Hej, wracamy z materiałami. Ten pierwszy odcinek typowo organizacyjny. Powiem Wam po prostu, na czym się skupimy w najbliższych miesiącach, bo wracamy po dłuższym czasie. Już wielokrotnie ta formuła padała z moich ust. Teraz spada po raz kolejny. Od live'u z Francją minęło, nie wiem, od transmisji meczu z reprezentacją Francji minęło prawie 3 miesiące, więc bardzo długa przerwa na kanale. Obroniłem licencjat, zaczynam więc nowe studia, bo będę zmieniał kierunek, ale na wyniki będę musiał troszeczkę poczekać, bo 17 będą, więc ze spokojem. Jeszcze te wszystkie plany, o których Wam opowiem, się, mam nadzieję, potwierdzą jutro, pojutrze. Jeśli ten materiał został umieszczony, to znaczy, że się potwierdziło, że się dostałem na kierunek, więc ze spokojem. I teraz Wam opowiem, czym się zajmiemy. Będziemy wznawiać działalność na kanale z Bartkiem. Zacznijmy od tego, że będziemy się oczywiście skupiać na tym, co zwykle, czyli na polskiej lidze i na reprezentacji, pewnie z naciskiem na Lecha, ale też wiecie doskonale, że od paru miesięcy ta sytuacja na kanale troszeczkę się zmieniła. To znaczy, nie robimy odcinków tyle, ile półtora roku temu, czy dwa lata temu, czy jeszcze rok temu. Od paru miesięcy tak to wyglądało, że raczej produkowaliśmy te materiały, ale tak fajnie zabrzmiało, na kanale Kuriera. I to będziemy kontynuować. Zadeklarowałem, że w redakcji na rok akademicki 2024-2025 zostaje, oczywiście, jeśli zachowam status studenta. I będziemy robić dla Was materiały. O czym będziemy robić materiały? Na pewno będziemy robić materiały dotyczące Lechitek. Siłą rzeczy myślę, że taka okazja do tego będzie. Nie wiem, ile ich powstanie w ostateczności, ale na pewno okazje będą w październiku, czy listopadzie, czy przede wszystkim na wiosnę, bo tych meczów u siebie, które mają Lechitki, już tak aż tak dużo nie zostało. Będziemy robić materiały o AZS-ie, czyli o futsalu, ale to nie będzie oznaczało, że się skupimy tylko na piłce nożnej kobiet. Będziemy oczywiście próbowali poruszać tematy właśnie związane z Lechem. Może jakiś odcinek o reprezentacji uda się zrobić. Tak czy inaczej, dużo rzeczy przeniesie się na kanał Kuriera. To mogę powiedzieć. A ile tego będzie, to już będzie zależało od moich obowiązków, których niestety, jeśli chodzi o Kuriera, no przybędzie. Ale będziemy dalej działać, będziemy Was na bieżąco informować. Na pewno nie wypisujemy się z działalności, robimy, kontynuujemy to, co zaczęliśmy w tamtej redakcji, konsekwentnie do przodu. Co następnie jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na pewno będą materiały na kanale. Planujemy zrobić trochę materiału o Lechu i o tym zwyżce formy, która aktualnie jest, bo podopieczni Frederiksena naprawdę sobie świetnie radzą. Teraz tak się zastanawiałem, żeby nie przekręcić nazwiska nowego trenera Lecha, bo trochę wypadłem z obiegu, ale Niels Frederiksen, tak, pamiętam, jestem w miarę na bieżąco, ale nie będę ukrywał, że przez obowiązki uczelniane trochę mniej. Cieszę się z tej formy, więc jako kibic, ale jednocześnie jako ktoś, kto zajmuje się tą działalnością dziennikarską, mam nadzieję, że będę mógł to skomentować. Skupimy się również na zgrupowaniach reprezentacji Polski. I na wrześniowym nawet zgrupowaniu, mimo tego, że ono już za nami, uważam, że należy te tematy poruszać, ponieważ dopiero za nami 1/3 meczów reprezentacji Polski na jesień. I to de facto tyle. Nie będę Was zadręczał, bo nie będzie dzisiaj jakichś wszechstronnych, wielkich analiz i opowiadania nie wiadomo o czym detalicznie. Chciałem Wam ogólnie powiedzieć, czym się będziemy zajmować w najbliższych miesiącach, że wracamy do działalności i mam nadzieję, że odcinek ukaże się jak najszybciej. Jak najszybciej również wystartujemy z materiałami, które będą miały tą wartość merytoryczną i coś jeszcze ciekawego uda nam się o piłce nożnej na tym kanale opowiedzieć. Bartek jest pewnie ze mną zgodny, który tu siedzi. Damy radę. I trzymajcie się. Mam nadzieję, że widzimy się za parę dni, no maksymalnie może za tydzień. Cześć. Siema.